Znajdujemy się właśnie przed siedzibą Sanico, a obok mnie jest Krzysztof Szaradowski z tej firmy. Temat rozmowy, zbiórka elektrośmieci. Właśnie, panie Krzysztofie, zbieracie elektrośmieci. Od jakiego czasu? Jakie efekty tych akcji? Zaczęliśmy prowadzić zbiórkę elektrośmieci w październiku ubiegłego roku. Podyktowane było to tym, że mnóstwo mieszkańców Włocławka dzwoniło do nas, przychodziło z pytaniami, co mogą zrobić ze starym, zużytym sprzętem, ze starymi elektrośmieciami, lodówkami, pralkami, telewizorami, monitorami komputerowymi. Postanowiliśmy zadziałać, jako że obliguje nas też między innymi do tego ustawa o zużytym sprzęcie, która pojawiła się w 2005 roku. Ta ustawa mówi o tym, że ten sprzęt nie może być wyrzucany do śmietników, nie może być gdzieś tam pozostawiany przy pergolach przyblokowych. My postanowiliśmy zorganizować taki punkt dla mieszkańców, żeby ułatwić im pozbycie się tego sprzętu. Podpisaliśmy umowę z firmą Elektroeko z Warszawy. Umowa ta mówi o tym, że będziemy prowadzić taką zbiórkę na terenie Włocławka. Jednocześnie firma Elektroeko umożliwi nam podpisanie umów z zakładami przetwarzania odpadów, do których my będziemy te odpady, te elektrośmieci mogli oddawać, bowiem my nie możemy prowadzić utylizacji tych elektrośmieci. My prowadzimy tylko ich zbiórkę. Tak jak mówiłem, rozpoczęliśmy w październiku. Do dzisiejszego czasu zebraliśmy ponad 25 ton tych elektrośmieci. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże. Mieszkańcy przywożą tak naprawdę wszystko to, co mają w domu. Przywożą stare telewizory, stare lodówki, stare pralki. Cały sprzęt i ten sprzęt drobny gospodarstwa domowego i duży sprzęt. Także zainteresowanie, tak jak mówiłem, mieszkańców jest bardzo duże. Cały czas ta akcja trwa. Poza tym, że uruchomiliśmy ten punkt stały, który mieści się tutaj przy ulicy Komunalnej 4, nie wszyscy mieszkańcy mogli w ciągu tygodnia, bo ten punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, nie wszyscy mieszkańcy mogli w ciągu tygodnia przyjeżdżać tutaj do nas, oddawać te elektrośmieci. Występowali więc z pytaniami, czy będą mogli te elektrośmieci oddać na przykład w sobotę. Postanowiliśmy także uruchomić takie specjalne punkty, tak zwane czasowe punkty zbierania elektrośmieci. I od lutego tego roku takie punkty znajdują się na terenie miasta. Co raz na dwa miesiące w danym punkcie odbywa się taka zbiórka. Jest 8 takich punktów na każdym z włocławskich osiedli, gdzie mieszkańcy właśnie w soboty mogą takie elektrośmieci oddawać. Kiedy kolejna najbliższa akcja? Najbliższa akcja w tą sobotę, później 26 bodajże maja. Także w każdą sobotę ten harmonogram jest zawsze dostępny na stronie internetowej Sanico, na www.sanico.com.pl. Wszystkie media także informowane są o tym, gdzie w daną sobotę odbywa się taka zbiórka. Ta zbiórka trwa zwykle w sobotę od godziny 9 do 14, to w okresie letnim, w okresie zimowym trochę krócej, do godziny 13, aczkolwiek myślę, że wszyscy mieszkańcy, którzy będą chcieli i którzy chcą, a chcą, bo przynoszą ten sprzęt, będą mogli taki sprzęt pozostawić. Czy poza zbiórką elektrośmieci Sanico organizuje inne, być może podobnego typu akcje? Ciekawą akcją jest także zbiórka przeterminowanych leków. Pewnie część mieszkańców jeszcze o tym nie wie, że firma Sanico podpisała umowę z Urzędem Miasta, na mocy której w 22 bodajże włocławskich aptekach znajdują się specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą przynosić przeterminowane leki. Te leki też nie powinny trafiać do całej masy odpadów, które wyrzucamy do śmieci, do śmietnika. Te leki właśnie powinny być, wiadomo, że są niebezpieczne, powinny być w specjalny sposób składowane i my właśnie podpisując umowę z Urzędem Miasta wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Takie pojemniki znalazły się we włocławskich aptekach i do tych pojemników mieszkańcy także te leki przynoszą. Ta akcja trwa już drugi rok, przynosi też efekty dosyć wymierne. Prawie 0,5 tony leków udało nam się zebrać w samym tylko roku 2008. Czy w takim razie wobec tych liczb, jakie tutaj padły, 25 ton elektrośmieci, 0,5 tony leków, Włocławek jest zaśmieconym miastem, czy może nie, skoro te śmieci zbieracie? Zbieramy te śmieci. Ważne jest też to, że we Włocławku, dokładnie u nas w Sanico, prowadzimy segregację odpadów. To wszystko, co zbierane jest z terenu miasta, nie trafia bezpośrednio na składowisko. Powiem w ten sposób, że we Włocławku rocznie produkowanych jest około 40 tysięcy ton odpadów. Tylko 8 tysięcy ton trafia na składowisko. Pozostałe 32 tysiące ton to jest to, co uda się ze śmieci wykorzystać. Gdyby tak nie było, no wiadomo, że musielibyśmy płacić większe opłaty środowiskowe, bo za każdą tonę składowanych odpadów na składowisku firma Sanico musi odprowadzać specjalną opłatę środowiskową do Urzędu Marszałkowskiego. Gdyby całe te 40 tysięcy ton odpadów wędrowało na składowisko, wiadomo, że byłyby to dużo większe koszty niż przy 8 tysiącach ton, które w ubiegłym roku poszły na składowisko. 32 tysiące ton odpadów udało się odzyskać. Są to tworzywa sztuczne, są to butelki typu PET, jest to folia, jest to makulatura, szkło.
To wszystko oczywiście odzyskujemy, rozstawione są specjalne pojemniki, do których te odpady można wrzucać, ale także na wysypisku śmieci w Machnaczu, w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, na linii segregacyjnej są wysegregowywane przez naszych pracowników te odpady. No i oczywiście po odpowiednim posortowaniu, bo na przykład butelki typu PET dzielone są jeszcze na kolory, na bezbarwne, na zielone, na niebieskie. Zgłaszają się do nas odbiorcy, którzy zabierają od nas te wysegregowane surowce, no i w ten sposób także my zarabiamy pieniądze i w ten sposób też mieszkańcy mogą płacić mniej za śmieci niż w innych miastach, które takich sortowni nie posiadają.